30 stycznia wspominamy świętą Hiacyntę Dziewicę. Clarissa Marescotti urodziła się w 1585 roku niedaleko Viterbo. Jej rodzice, Marek Antoniusz i Octavia Orsini, należeli do najwybitniejszych książęcych rodzin Włoch. Mając 19 lat, została oddana przez ojca, zaniepokojonego jej zbyt swobodnym życiem, do klasztoru klarysek, franciszkanek trzeciego zakonu świętego Bernardyna w Viterbo, w którym już wcześniej przebywała jej starsza siostra Ginewra. Otrzymała tam imię Hiacynta. Przyzwyczajona wszakże do wielkopańskiego stylu życia i do wygód, nie mogła przywyknąć do surowego życia klasztoru. Pierwsze 15 lat przeżyła ku zgorszeniu i zatroskaniu sióstr bardzo swobodnie. Przyjmowała licznych gości, bawiła ich i dbała o należne jej wygody. Klauzura, ubóstwo, posłuszeństwo nie były dla niej problemem. Przełożeni w obawie przed możną rodziną nie chcieli sytuacji zadrażniać. Pan Bóg chciał ją jednak mieć dla siebie i znalazł sposób, by zawrócić ją z niebezpiecznej drogi. Dopuścił na nią ciężką i bardzo bolesną chorobę. Leżąc jak Łazarz na łożu cierpień, miała dosyć czasu na refleksję. Poznała wtedy, jak zawodne są w nieszczęściu przyjaźnie ludzkie, jak złudne i przemijające są rozkosze ziemskie. Zaczęła gorzko żałować zmarnowanych lat życia. Przyrzekła Panu Bogu, że gdy tylko wyzdrowieje, będzie inna. Po ustąpieniu choroby podjęła życie modlitwy i pokuty. Stała się gorliwą czcicielką Chrystusa ukrzyżowanego, ubogiego i pokornego. Rozwijała szeroką działalność charytatywną. Nawiedzała więzienia, szpitale, przytułki, niosąc tam pomoc i spełniając najniższe posługi. Korzystając z ogromnego majątku rodziny, popierała wszelkie szlachetne inicjatywy zmierzające do złagodzenia cierpień bliźnich. Założyła dwa stowarzyszenia w 1636 i 1638 roku, opiekujące się ludźmi chorymi i starymi. Jako można pani, posługująca nędzy ludzkiej, dawała wielce budujący przykład ludziom tamtego czasu. Przypisuje się jej również wiele nawróceń. W nagrodę Pan Bóg obdarzył ją darem ekstaz, łaską proroctwa i czytania w sumieniach ludzkich. W zakonie zajmowała się nowicjuszkami. Zmarła 30 stycznia 1640 roku. Kiedy wystawiono jej ciało w kościele klarysek, zbiegło się całe Viterbo, by opłakiwać swoją dobrodziejkę i opiekunkę. Liczne cuda były potwierdzeniem powszechnego przekonania o jej heroicznej świętości. Do grona błogosławionych wpisał ją papież Benedykt XIII w roku 1726, a do katalogu świętych papież Pius VII w roku 1807, chociaż dekret kanonizacji wydał wcześniej jego poprzednik, papież Pius VI w roku 1790. Święta Hiacynta zostawiła wśród pism cenną książeczkę Rady duchowe, jak prowadzić duszę do miłości Jezusa i Maryi. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święta Hiacynta Dziewica, rozpalona ogniem Twojej miłości, stała się wzorem nieustannego umartwienia. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy opłakiwali nasze grzechy i wytrwali w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste, exaltuj nas.